Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 16. płyta, 83. ścieżka. The following is a class on the Srimad jest to wykład Bhagavatam. Ze Srimad Bhagavatam, Third canto, kanto 3, rozdział 25, tekst 33 and 34, i 34, given by his divine dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on December 3rd, nagrany 3 grudnia 1974 roku w Bombaju, w Indiach. Jayatta sujakusam nirginnam manalo yatha naikatmatam me sprayanti kechin matpadu seva bhiratam adiya. Je anannatu bhagavata prasajya sabhajayante mama paurushani. So, jarayati asu ja kosam. Kosam means covering. Kosha znaczy przykrywa. We have got the spirit soul. My mamy dusza. Has got two kinds of covering. Ma dwa rodzaje okryć. As Krishna says in jak Krishna mówi w Bhagavad Gita. Dehinasmin jatha dehe. Dehina. Dehina. Właściciel czy zajmujący. Faktycznie nie właściciel zajmujący. Wiele razy objaśniałem, że to ciało wulgarne i subtelne, obydwa ciała, tak jak koszula i płaszcz przykrywają ciało. Similarly, podobnie there are two kinds of covering, są dwa rodzaje okryć ciała. Subtle body, subtelne ciało and gross i wulgarne body. Ciało. The gross body is made wulgarne of ciało jest zrobione earth, water, z ziemi, wody, ognia, powietrza, nieba. And the subtle body a subtelne ciało jest zrobione mind, z umysłu, inteligencji and ego. I ego. There are eight kinds of material. Jest osiem rodzajów materialnych elementów. Five are gross, pięć wulgarnych we can see, możemy widzieć and three are, i trzy very subtle, są bardzo subtelne, nie możemy widzieć. And the soul is still a dusza more. Jest bardziej subtelniejsza. Indriyani pararahu indriyabha paramana manasastu paro buddhi buddhestu ja parasa. We have got experience. Mamy doświadczenie tego ciała. That is gross experience. To jest wulgarne doświadczenie. Anyone can see. Każdy może widzieć. Body, ja widzę wasze ciało, wy widzicie but moje ciało. Actually, ale naprawdę mnie nie widzicie. Ja nie widzę was. We see, my widzimy, czy postrzegamy your presence, waszą obecność. When the soul is up. Kiedy dusza jest poza ciałem, wtedy płaczemy. O, mój przyjaciel odszedł. Mój przyjaciel odszedł. Dlaczego twój przyjaciel odszedł? On leży tutaj. Wtedy możemy postrzec, że mój prawdziwy przyjaciel, czy mój prawdziwy ojciec, dusza, która jest odmienna od tego ciała. A teraz, w chwili obecnej, on jest moim ojcem. On jest moim przyjacielem. Który jest tym ciałem? To jest wizja zwierzęca. To nie jest wizja ludzkiej istoty. Zwierzęta również widzą. Tutaj jest przyjaciel, pies. Tutaj jest moja matka, pies. So we have no eyes to see. Więc nie mamy oczu, aby widzieć. So we cannot see even nie możemy widzieć nawet duszy, soul, minute soul. Nieznacznej duszy. And how we can see jak God możemy widzieć Boga blunt tymi ślepymi oczyma? And still you want to see i nadal chcemy zobaczyć Boga. We cannot see i nie możemy widzieć you. We nawet cannot was. See me. Wy nie możecie widzieć mnie. We are part and part jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. And how we can see jak ty God możesz widzieć Boga? Therefore it is said. Dlatego jest powiedziane. Atas Krishna namadi namhavi grahyam indriya.
Obecne zmysły nie mają możliwości zobaczenia Boga, czy widzenia was, czy mnie. Nie ma duchowej wizji, ale możemy postrzec teraz po śmierci, możemy zrozumieć, że tam coś było, co odeszło. Teraz ciało, które ja widziałem, ani nie jest moim ojcem, ani moim przyjacielem. To jest kawałek materii. To wszystko, to jest wiedza. Dlatego ktoś, kto rozumie, że to ciało jest kawałkiem materii przed śmiercią, on jest nazywany mędrcem. On widzi duszę oczyma wiedzy. Ci, którzy nie są na platformie Dhyana, na tej wulgarnej platformie zwierząt, co są, oni nie mogą widzieć duszy czy Bhagavana, duszy najwyższej. Do tego potrzebne jest wiele, wiele narodzin. Po praktykowaniu karmy, ogólnie ludzie są karmimi. Karmi znaczy taki pracujący tak wulgarnie dla owoców, aby otrzymać jakąś korzyść dla materialnej korzyści. Oni są nazywani karmimi. Spośród wielu milionów i tysięcy karmich, jeden jest Gyani. Gyani to ktoś, kto rozumie, że nie jestem tym ciałem. Karmi nie mogą zrozumieć. Oni są w takim polu wulgarnym. Gyani może zrozumieć, że nie jestem tym ciałem. Brahma Bhuta. I spośród wielu milionów Gyani, jeden staje się wyzwolony. Wyzwolenie znaczy, ja nie jestem tym ciałem. Faktycznie, on rozumie, że jestem duszą. Ale czasami Mayavadi, oni zostają wyzwoleni. Ale myślą, ponieważ jestem duszą, dlatego jestem jednym z duszą z najwyższym. Soham. Soham. Faktycznie, jestem duszą. Jestem równy jakościowo. Ale to nie znaczy, że jestem duszą najwyższą. Dlatego w wersecie następnym zobaczycie. Wielbiciele nie są takimi głupcami, że będą pragnąć zostać jednym z najwyższych. Ponieważ mają pełną wiedzę. A ci, którzy nie mają pełnej wiedzy, ale myślą, że zostali wyzwoleni. Koncepcja tego ciała. To jest teoria, nie praktyka. Teoretyczna. Oni myślą, że teraz zostali wyzwoleni, Narayana. Teraz on został równy z Narayana. Dlatego Mayavadi, ponieważ oni zostali Narayana, jednym z Narayana, oni nazywają jeden drugiego Namo Narayanaya. Ty jesteś Narayanem, ja jestem Narayanem i każdy jest Narayanem. I następnie Daridra Narayana, bogaty Narayana, ten Narayana. Ale to nie jest oznajmienie wielbiciela. Matpado Shiva Abhidata Madiha. Those are devotees. Wielbiciele w pełni zaangażowani w służbę dla lotosowych stóp Najwyższego Pana. Abhi znaczy stale i rata znaczy przywiązanie. Abhirata. Oni nie myślą w ten sposób. Oni nie lubią tej nonsensowej idei, że powinienem zostać jednym z... Jak to jest? Jeśli jestem jednym z najwyższym, jak upadłem w te warunki? Nie.
Ja nie jestem jednym. Ja jestem jednym jakościowo, mała cząstka. Objaśnialiśmy wiele razy, że my również jesteśmy konstytucjonalnie takiej samej duchowej tożsamości, jak Bóg jest. Ale my jesteśmy Amsa, tak jak Złota Góra i mała cząstka złota. Możesz mówić, to jest złoto. I złoto w górze, wielkiej górze, wiele milionów ton złota. Jakość jest ta sama. Kropla słonej wody z oceanu i ogromny ocean. Chemiczny skład jest taki sam, kropli wody. Ale ty nie możesz mówić, że ta mała cząstka czy kropla wody jest równa oceanowi. To jest nonsens. To jest nonsens. To znaczy mniej inteligentny. Mniej inteligencji. Ci, którzy posiadają mniejszą inteligencję, oni chcą zostać jednym. Ale ci, którzy są naprawdę wiedzą, dla nich jest powiedziane, oni nawet nie pragną, że powinienem zostać jednym. To jest Shuddha Bhakta. Tak jak jeden gentleman mówił, że nawet Mayavadi, oni czasami czczą Pana Vishnu. Tak, oni to robią. To jest. Oni naprawdę nie wierzą w formę Vishnu, ale przyjmują to jako środek, wyobrażenie, aby wyobrazić formę Vishnu. To jest filozofia Mayavada. Sadhukanam hitarthaya brahmana rupo kalpana. Oni wyobrażają sobie. Tak jak oni czczą Radha Krishna, Mayavadi powiedzą, to jest wyobrażenie. Faktycznie, prawda absolutna nie ma formy. To jest impersonalizm. Oni nie wiedzą, że tutaj jest prawdziwa forma Krishna. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Vigraha means Vigraha znaczy, który posiada formę. They do not know. Oni nie wiedzą o tym. Therefore they mistake. Dlatego są w błędzie. That is not. There are many so-called Vaishnava. Jest tak wielu tak zwanych Vaishnavów. Oni czczą Vishnu, ale myślą o zostaniu jednym z najwyższym wyobrażeniem. Nie mogą być jednym. Jak to może być? To nie jest możliwe. Oni czasami dają przykład kropli wody, kiedy ona zmiesza się z ogromną ilością wody w oceanie, to staje się jednym. A czy faktycznie tak się staje? Nie. Zgodnie z nauką, te atomowe, molekularne cząstki wody, każda molekuła i atom jest odmienna jedna od drugiej. Czasami oni nazywają to komórkami, czy nazywają molekułami. Tak jak promienie słoneczne są połączeniem wielu milionów i trylionów małych świecących cząstek. To są promienie słoneczne. Ale każda cząstka ma indywidualną tożsamość. One nie są takie jednorodne, homogeniczne. Ale ponieważ nie mamy oczu, aby widzieć takie małe atomowe podziały, dlatego myślimy, że one są jedne. Nie. Nawet fizycznie one są odmienne. Chociaż podobnie my jesteśmy bardzo małą cząstką. My mamy inną, odmienne tożsamości. Nie jedną. W Bhagavad Gita Krishna objaśnił, że wszyscy ci żołnierze i królowie, którzy zgromadzili się tutaj, ty i ja,
Wszyscy z nas istnieliśmy w przeszłości i teraz jesteśmy obecni, a w przeszłości również będziemy istnieć. Ale Krishna nigdy nie powiedział, że Arjuna, ty i ja i wszyscy ci żołnierze i królowie zostaniemy jedni, jednym. On nigdy nie powiedział. On nigdy tego nie powiedział. Będziemy utrzymywać naszą indywidualność. To jest wiedza. I w innym miejscu Krishna mówi, jesteśmy integralnymi cząstkami Krishna, czy Boga, Sanatan, wiecznie. Nie, że w chwili obecnej ja zostałem oddzielony od duszy i kiedy będę nieprzykryty tym wulgarnym i subtelnym ciałem, staniemy się jednym. Ich teoria jest taka. To jak gata, naczynie. W naczyniu jest również niebo i poza naczyniem jest niebo. Poza naczyniem jest wielkie niebo, a w niebie, w naczyniu, małe niebo. Ale jeśli zbijesz naczynie, wtedy małe niebo stanie się jednym z wielkim niebem. To jest teoria Mayavada. Ale Krishna mówi, że te żywe istoty, one są wiecznie moimi integralnymi cząstkami, małymi cząstkami. To nie jest tak, że czasami byli jednym, jednorodne, teraz zostali cząstkami. Tego nie otrzymujemy. Dlatego ci, którzy mają kompletną wiedzę, oni nie oczekują tego, że powinienem zostać jednym z najwyższym. Oni nawet nienawidzą pragnąć tego. Oni tylko chcą pozostać. To jest konstytucjonalna pozycja. Tutaj my również jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. Chociaż teraz jesteśmy przykryci tym ciałem materialnym, to może być rozwiązane. To materialne. To może być łatwo rozwiązane przez Bhakti Yoga. Dlatego to jest powiedziane. Tak jak jeśli masz dobrą moc trawienia, jesz cokolwiek, to będzie strawione. Nie znajdziesz żadnych problemów. Podobnie, jeśli masz silną bhakti jogę, wtedy nie jesteś już więcej w ciele materialnym. Jesteś wolny. Jesteś w ciele duchowym. Dlatego Krishna mówi w Bhagavad Gita, mantra abhyabhicharini bhakti yogena sevate. Abhyabhicharini means without any deviation. Abhyabhicharana znaczy bez żadnych odchyłek. Shuddha bhakti. Pure devotion. Czysta służba oddania. Anabhilashita sunnam. To znaczy jakikolwiek rodzaj pragnienia materialnego. To pragnienie, że powinienem zostać jednym z najwyższym, to jest również pragnienie materialne. To nie jest duchowe pragnienie. To jest sztuczne. Teraz, tak jak my chcemy zatrzymać wielką pozycję, kiedy jesteśmy pokonani, wtedy chcemy zostać jednym z najwyższym, Narayana. To znaczy, Narayana jest mężem Lakshmi. Dlatego ja powinienem zostać mężem Lakshmi. Teraz w tym świecie materialnym ja pragnę Lakshmi. Nie mogę jej otrzymać. Teraz pozwól mi zostać mężem. To jest ich teoria. Oni chcą zostać Narayana. Taka głupia teoria.
Narayana jest Lakshmi Pati. Czy ktokolwiek spróbuje cieszyć się Lakshmi? Czy ktoś może? Ponieważ nie są wielbicielami. Oni myślą w ten sposób. Te draństwo. Jak mogą zostać Narayana? To nie jest możliwe. Pismo jest powiedziane. Ty nie możesz zrównywać Narayana nawet z takimi wzniosłymi półbogami jak Pan Shiva czy Pan Brahma. Pomiędzy półbogami Pan Shiva jest nazywany Mahadevą. On jest największym półbogiem i podobnie Brahma. Brahma jest niższy od Pana Shivy. Ale ponieważ w tym świecie materialnym Brahma pojawił się, że jest ojcem Rudry, dlatego on otrzymał nieco większy szacunek. Ale faktycznie Pan Shiva jest większy od Pana Brahmy. Ale nawet Pan Shiva i Pan Brahma, Rudra znaczy Shiva i Brahma znaczy, oni również nie mogą być równi z Narayana. A my jesteśmy tak głupi, że my robimy Daridra Narayana. Narayana został Daridra. Pisma mówią, nie zrównuj nawet z takimi wzniosłymi półbogami, jak Pan Brahma, Pan Shiva, a ci głupi dranie, oni zrównują Narayana z Daridra. Jak Narayana może być Daridra? On jest Lakshmipati. My prosimy o łaskę nad Matką Lakshmi. Daj mi jakieś pieniądze, Matko. I Narayana jest czczony przez Lakshmiji, nie jedną Lakshmiji. Narayana będzie czczony przez wiele tysięcy bogiń szczęścia. Sambrama. Z wielką obawą. Tak Rukmini Devi. Ona jest Lakshmi Devi. I ona zawsze boi się Kryszny. Żeby on tylko nie odszedł. Zawsze się boi. Czasami Kryszna żartował Rukmini Devi. Moja droga Rukmini Devi, jesteś córką króla. I ty, to było lepsze, żebyś poślubiła Shishupala. Ja jestem tylko chłopcem pasterzem. W ten sposób mąż i żona. Żarty. Krishna żartował. I Lakshmi, Rukmini Devi, tak bardzo się obawiała, że natychmiast zemdlała, że Krishna teraz szuka sposobu, żeby mnie porzucić. To nazywa się Lakshmi Sahasra Sata. Lakshmi darzą tak wielkim szacunkiem i ten Narayana został na Daridra? Zobaczcie logikę. To jest wszystko drańska filozofia. To nikt nie powinien zostawać tak ambitny, aby zostać jednym z najwyższym. To nie jest bardzo dobra inteligencja. Dobrą inteligencją jest, że ja jestem wieczną, integralną cząstką Narayana. Jest to obowiązkiem integralnej cząstki służyć całości. To jest właściwa filozofia. Tak jak ten palec jest integralną cząstką mojego ciała. Dlatego jest to obowiązkiem palca służyć całemu ciału. O cokolwiek poproszę, jakąkolwiek służbę od palca, chodź tutaj, on przychodzi tutaj, przyjdź tutaj, on przychodzi tutaj, przyjdź tutaj. To jest obowiązek. To jest normalny stan.
Jeśli raz z mojego polecenia palec nie może przyjść tutaj, czy przyjść tutaj, wtedy to jest choroba. Ponieważ on nie może dać służby. Tak długo, jak jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny, czy Najwyższego Pana, naszym obowiązkiem jest dać służbę. To jest opis dany przez Pana Chaitaniem. Wszędzie, w każdym piśmie. To jest Jiva Svarubhaya Nitya Krishnadasa. Wiecznie jesteśmy sługami. Jak w tych materialnych warunkach. Oczywiście, wielbiciel nie jest w materialnych warunkach. Wkrótce, jak stanie się sługą Kryszny i daje czystą służbę oddania z miłością i wiarą, natychmiast zostaje duchowo usytuowany. Dlatego jest powiedziane. Tak, jeśli umieścisz coś w ogniu, natychmiast będzie się paliło i przemieni się w popiół. Podobnie, wkrótce, jak umieścisz się w służbę oddania, bez żadnego materialnego pragnienia, natychmiast twoje subtelne ciało i wulgarne ciało zostają rozwiązane. Pozostaniesz jedynie duszą natychmiast. Ten sam przykład jest dany tutaj, natychmiast. Tak jak Krishna mówi. Krishna mówi, jak podporządkujesz się, wtedy co? Natychmiast zostaniesz oczyszczony. Jesteśmy zanieczyszczeni przez grzeszne czynności. Otrzymujemy różne rodzaje ciał z powodu naszych grzesznych czynności czy pobożnych czynności. Przyjmujecie to. Pobożne czynności czy grzeszne czynności. Ich przeznaczeniem jest dać wam różne rodzaje ciał. To jest cierpienie. Tak długo, jak będziecie mieli to materialne ciało, wy będziecie musieli cierpieć. Nie możecie tego uniknąć. To jest stwierdzone. Czym jest to cierpienie? Cierpienie znaczy z powodu tego ciała. Ta sama woda jest bardzo przyjemna podczas lata. I ta sama woda jest bardzo kłopotliwa w zimą. Woda jest taka sama. Ale to jest kłopotliwe i przyjemne z powodu tego ciała. Bardzo prosta rzecz. Ktoś może zrozumieć. Woda ani nie jest przyjemna, ani kłopotliwa. To jest z powodu mojego ciała. Cielesnej koncepcji życia. My cierpimy, czy cieszymy się. Tak zwana radość, tak zwane cierpienie. Faktycznie, jestem duszą. Jestem odmienny od tego ciała. Wulgarnego ciała i subtelnego ciała. Ja nie mam cierpień. Nie. Chciałem powiedzieć, nie mam cieszenia. To jest tylko moje wyobrażenie. Dlatego Mukta Purusz, osoba wyzwolona, on nie jest pod wpływem tak zwanego cierpienia czy radości. Jest to nazywane wyzwoleniem. Naszą rzeczywistą konstytucjonalną pozycją jest, że my jesteśmy małą cząstką Narayana. I naszą czynnością jest, ponieważ jesteśmy integralną cząstką Narayana. Dlaczego Narayana stworzył Ekam Bahusyam? Narayana został wieloma. Dlaczego stał się wieloma? Aby cieszyć się. On stworzył nas tak jak gentleman. Akceptuje żonę. Taki jest cel, że jeśli otrzymam żonę, otrzymam dzieci. To jest duchowa wartość rodzenia dzieci, że putra
ofiaruję pinda. Dlatego w moim następnym życiu, kiedy będę w kłopotach, przez ofiarowanie dzieci, on mnie uratuje. To jest cel Putra Pada. Pu znaczy tra znaczy trajate. Wyzwoliciele. To jest znaczenie putra. Ale jeśli putra sam osobiście będzie, że kiedy pójdzie do piekła, wtedy kto mnie wyzwoli? Taka jest pozycja teraz. Nikt nie ofiarowuje ceremonii dla przodków. Nikt nie wierzy w to. Tak czy inaczej, jeśli osoba podejmie odpowiedzialność utrzymania żony i dzieci, dlaczego? Ponieważ on myśli, że będą cieszył się życiem. Będą cieszył się dobrą atmosferą. Każdy próbuje tego. Do jakiejkolwiek rodziny udasz się tego wieczora, oni próbują cieszyć się życiem z żoną i dziećmi i przyjaciółmi. Dlatego podejmują odpowiedzialność. To jest ananda. To jest szczęście, ale ponieważ w tym świecie materialnym szczęście będzie zniekształcone w nieszczęście, przemienione. Ale ty możesz otrzymać szczęście, kiedy jesteś z Najwyższym Ojcem, Kryszną. Wszyscy jesteśmy dziećmi Najwyższego Ojca. Kryszna mówi, że On jest Ojcem. On stworzył dla radości. Nie dla nieszczęścia dzieci i siebie, ale my, dzieci Kryszny, my porzuciliśmy Najwyższego Ojca. My chcieliśmy cieszyć się niezależnie, dlatego cierpimy. Tak jak jeśli syn wielkiej osobistości bogatego, on porzuci swój dom i chce żyć i cieszyć się życiem niezależnie, to nie jest możliwe. Dlatego naszym obowiązkiem jest wrócić do domu, do Boga, znowu wrócić do naszego oryginalnego Ojca Kryszny. To da nam szczęście. Jeśli udamy się do naszego oryginalnego Ojca, z powrotem do domu, do Boga, wtedy również możemy cieszyć się z Nim nieograniczenie. Taka jest filozofia. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Labra Upada. Cześć, Acharya Deva. Tutaj jest tekst, a nie ma głosu Labra Upada. To jest filozofia. Ty nie możesz cieszyć się. Ojciec dał tobie narodziny. Ty jesteś oddzielną istotą od ojca. I jeśli ty cierpisz, jeśli ty mówisz ojcu, że mój drogi ojcze, ja bardzo cierpię, zrób tak, żebym był znowu z tobą. Czy to jest bardzo dobra propozycja? Ojciec mówi, ja zrodziłem ciebie oddzielnie, aby się cieszyć. Ty pozostajesz oddzielny, ja pozostaję oddzielny i my cieszymy się. I ty teraz prosisz, żeby zostać jednym ze mną? Co jest tym nonsensem? Ta filozofia Majawada, stanie się jednym z Najwyższym Ojcem, jest czymś takim. Oni cierpią tutaj. Kryszna stworzył jego, aby cieszyć się jego towarzystwem, ale on nie lubi tego. On cierpi w tym świecie materialnym. Teraz on myśli, zostając jednym z Ojcem. Co to jest? To jest. Dlatego tutaj jest powiedziane. Nekatmatam me sprihayantikachit. Żaden czysty wielbiciel nie będzie pragnął czegoś takiego. To jest głupia propozycja. Avishuddha Buddhayah. Oni są nazywani Avishuddha Buddhayah.
których inteligencja nie jest jeszcze czysta czy oczyszczona. Jenie Ravindaksha Vimukta Maninach. Oni myślą, teraz zostaliśmy duchowo zrealizowani, Vimukta, wyzwoleni od materialnego uwikłania. Jenie Ravindaksha Vimukta Maninach Avishuddha Buddhayah Arucya Krishna Parampadam Padah Patantyadah. Patantyadah, teraz oni myślą, teraz jesteśmy wyzwoleni, my staliśmy się Narayana, Vimukta Maninach. Oni myślą w ten sposób. Faktycznie oni nie są wyzwoleni, to jest inne. Ostatnią pułapką Mai, że ty jesteś Bogiem. Maja, nadal rozmawiasz, żeby oszołomić jego. Czynnością Mai jest oszołomić żywą istotę, ponieważ oni nie mają informacji, że oni mogą wrócić z powrotem do domu, do Boga i cieszyć się towarzystwem Najwyższego Pana. Oni myślą, że zostanie jednym z Najwyższym, to jest najwyższą doskonałością. Ale to nie jest doskonałość, ponieważ naszą oryginalną, konstytucjonalną pozycją jest Kryszna czy Bóg stworzył nas, aby cieszyć się naszym towarzystwem. Tak jak my siedzimy razem, my się cieszymy. Przykładowo wy. Nikt z was nie przyszedłby tutaj, jeśli nikt z was by tu nie przyszedł, jak ja cieszyłbym się sam? Różnorodność jest matką radości. Dlatego prawdziwą radością jest w towarzystwie Kryszny. Dlatego wielbiciel, który naprawdę jest wiedzy na ekatmatam, stanie się jednym z najwyższym, oni nigdy tego nie pragną. Oni nigdy tego nie pragną. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu mówi Mama Janmani, Janmani Ishvare Bhavat Bhaktir Ahaituki Twai. Mój drogi panie, ja nie chcę zatrzymywać nawet. Mukti znaczy zatrzymanie tych powtarzających narodzin śmierci. Ale Chaitanya Mahaprabhu powiedział Mama Janmani, Janmani. Pozwól mi przyjąć narodziny za narodzinami, rodzić się znowu i znowu. To nie ma znaczenia. Ale niech będę zaangażowany w Twoją służbę, to jest Ananda. To jest prawdziwe szczęście. Nie, że Ty staniesz się jednym. I jedność znaczy, Ty nie możesz wejść na planety duchowe. Jest tak wiele. Żaden wielbiciel czy spirytualiści, oni... Tam jest tak wielu. Nie wielbicieli, ale takich spirytualistów, oni chcą stać się jednym. Ta jedność znaczy, że ty pozostajesz poza duchowymi planetami, w Brahmajoti, w promieniach. My jesteśmy integralnymi cząstkami tych promieni. Tak jak ja dawałem przykład, promienie słoneczne znaczą połączenie tak wielu świecących, nieznacznych atomowych cząstek. Podobnie my możemy pozostać jako atomowymi duszami na zewnątrz. Tak jak te promienie słoneczne są poza sferą planety słonecznej. One są tak na zewnątrz. Wewnątrz również to jest takie świetlistość, ale promienie słoneczne są poza planetą słoneczną i wewnątrz jest półbóg Słońca. Tą informację otrzymujemy z Bhagavad Gita. Imam Vivashvata Yogam Proktavam Aham Avyayam. Planeta słoneczna jest również planetą taką jak to, ale ona jest planetą ognistą, a ta jest planetą ziemską. Planeta słoneczna jest ognista, ale ogień i ziemia są takimi samymi materialnymi elementami. Bumir Apah Anal, Anal, Anala, znaczy ogień. Czy to jest zrobione z ziemi, czy to jest zrobione z ognia, czy to jest zrobione z wody, czy to jest zrobione z powietrza, co dominuje, to jest wszystko materialne. Dlatego planeta słoneczna jest również planetą materialną, tak jak ta planeta ziemska, ale to jest zrobione z ognia. Tak jak tam jest tak wiele rzeczy, my mamy z tym doświadczenie. Jest woda, ocean, tam również żywe istoty wodne. One nie umierają, ale jeśli ty wrzucisz do wody, będziesz wrzucony do wody, ty umrzesz. To znaczy, ale to nie znaczy, że w wodzie nie ma żywych istot. Tam są. Jest setki i tysiące. Jalaya Nava Lakshani. My jesteśmy ludźmi. Nas jest jedynie 400 tysięcy. I w wodzie tam jest 900 tysięcy gatunków wodnych. Jalaya Nava Lakshani Stavara Laksha Vimshati. Wszystko jest tam w pismach.
ale ty nie możesz żyć w tam. Ty masz inne ciało. Podobnie tak zwani naukowcy, oni myślą, że nikt nie może żyć na planecie słonecznej, że tam nie ma życia. To jest złe. Oni mają oddzielny rodzaj ciała, inny rodzaj ciała. Oni mogą żyć w ogniu. Tą informację mamy. Tam są również miasta, tam są również pałace, wszystko tam jest, ale one są zrobione z ognia. My nie możemy zrozumieć tego. W ogniu ty nie możesz żyć, w wodzie ty nie możesz żyć, ale tam są żywe istoty. Tak jak ty widzisz na brzegu, że są kraby, one żyją w piasku, ale ty nie możesz tam żyć. To nie znaczy, że w piasku nie ma życia. Tam jest życie, życie, sarvaga. To jest powiedziane, że życie może istnieć wszędzie, czy to w ogniu, czy w wodzie, czy w ziemi, czy w powietrzu. My mamy praktyczne doświadczenia, dlatego wszędzie jest życie. Ale takie są różne warunki. Jak ty nie możesz wejść do tego ciała, czy to na księżyc, czy na słońce, jak nie możesz wejść z tym ciałem na księżyc czy na słońce, podobnie dopóki nie będziesz w pełni kwalifikowanym wielbicielem, ty nie możesz wejść na planety Vaikuntha. Ty musisz żyć poza nimi. Ty musisz żyć poza nimi w Brahmajyoti. To jest nazywane Ekanta. Dlatego jeśli pragniesz tego, Krishna da tobie możliwość. Yeyadhama prapadyante mam. Krishna jest wszystkim. Krishna jest Brahmajyoti. Krishna jest Paramatmą. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti sabdyate. Dlatego jeśli chcesz jedności, że ty będziesz że będziesz miał pozwolenie na zewnątrz planet Vaikuntha w Brahmajyoti, ale tam ty nie możesz pozostać. To jest problem. Arucia Krishna parampadam tatah patyantyatah. Ponieważ my chcemy różnorodności, przyjemności. W Brahmajyoti ty jesteś, tylko żyjesz wiecznie, ale tam nie ma różnorodności. Ale ponieważ te osoby, one nie mają informacji o różnorodności Vaikuntha, one muszą zejść w dół znowu na tę materialną różnorodność. Arucia Krishna parampadah patam patantyadah anadrida yusmat angrayah. To jest proces. Dlatego wielbiciel automatycznie on rozwiązuje swoje materialne ciała, subtelne i wulgarne, rozwiązuje w tym życiu. To jest nazywane jivan mukta sa uciate. To jest nazywane jivan mukti iha yasya harerdasya. Każdy, iha mat iha. Tutaj jest powiedziane mat iha. Czym jest to mat iha? Zawsze myśl, jak służyć Krysznie. To jest nazywane mat iha. Myślenie o Krysznie. Zawsze myśleć o Krysznie. Ten Rupa Goswami objaśnił to mat iha. Czym to jest? Iha yasya harer dasya. Każdy, kto zawsze myśli, jak służyć Krysznie. Karmana, manasya, vacha. Ty możesz służyć swoim czynnościami swojego ciała, swoim umysłem, swoimi słowami. Tak jak my mówimy o Krysznie, my służymy Krysznie słowami. Ty słuchasz, to karmana, czynności zmysłów. Wysłuchacie karmana manasa. My myślimy, ja myślę. W jakikolwiek sposób, jeśli jedynie zaangażujemy się w służbę dla Kryszny, czy co najmniej próbujemy to robić, karmana manasa vacha, iha yasya harerdasya, ale to nie jest tak, że staniesz się jednym, ale służysz. Jeśli to nastawienie utrzymasz, so nikhilas fapyavasta so jivan mukta sa uciate. W jakimkolwiek stanie życia on jest wyzwolony. W jakimkolwiek stanie życia on może być zaangażowany w jakieś czynności, czy w jakieś obowiązki, czy w ten sposób. Jeśli on zawsze myśli o Krysznie, jak służyć jemu, wtedy on jest wyzwolony. To jest idea prawdziwego wyzwolenia. Nie przez myślenie, że ja powinienem zostać jednym z najwyższym. Dziękuję wam bardzo. Cześć, Labraupada. Cześć, Acharya.